Cześć wszystkim, tu Płonio 7. Kontynuując mój zwyczaj robienia gier głupich, niepoważnych, nieinteresujących i generalnie gier, które powinny zostać zapomniane przez ten świat i niepokazywane. No cóż, kontynuując ten zwyczaj, zagrajmy w The Legacy of Plyskin Trilogy, część druga. Czym jest ta gra? To jest gra, która powinna dawno przepaść w mrokach internetu. Powstała dobrych parę lat temu. Cóż, to jest gra przygodowa. Flash. Tak łatwo się domyślić. No i cóż, dobra, zacznijmy grę. Man himself holds the key when opportunity knocks. Otherwise, one continues on a path of uncertainty. Okay. Should another road have been taken? Where does the chosen path lead? But what if all the choices vanish, and one is forced to continue a single path? Would this path also lead to satisfaction? By the way, I'm Plyskin, the hero of this game. I awoke long past a strange and mysterious domicile. My memories had been stolen from me, and all I could remember was my name. Okej. Dramatyczne intro. As I stumbled through the house, I met Rufus, who was supposedly my master. I didn't fully understand, but he was gone before I could ask further. Since I couldn't remember anything, it seemed that Rufus was the only one who could help me. So I followed him to the center of the house. Rufus' words still rang in my ears. Was I only a pawn in a dark and evil plan? Was Rufus responsible for my amnesia? Not Rufus and I fought against each other for sheer survival. Although I could just taste the victory not mere moments away, in the end, it had forsaken me. Aha. At the very last minute, Rufus smiled and escaped through a time portal. So, what I did exactly what the seal of the soul evil would have done, if it was in my position. I followed Rufus. Turn the gate. I found something I have never envisioned. And so, the saga continues. To było streszczenie pierwszej części gry, w której nie zamierzam grać. Wy też nie powinniście. Dlaczego? Dowiecie się później troszkę. Okej. Legend, Redeemer and Destroyer! Raziel? Nie, nie, tak, nie, nie. Zresztą, nieważne. Kim jesteś? I'm the old man. But you can call me Tom. Tom. Why Tom? Bo właśnie. Well, that's my name. The old man. Padum. The old man? Oh, T-O-M. The old man. That's pretty funny. Bardzo, did bardzo you travel śmieszne. By yourself? Where was I? Oh, yeah. I'm here to help you find your nemesis, Rufus. What? Rufus? How did you know that I'm looking for him? Well, I'm the old man. In every movie or game, the old person always represents wisdom and knowledge. This is a cliché which will prevail through all eternity. Ojej. Okay. Tak. So, how do you want to help me, old man? Hey, don't underestimate me. Zapomniałeś o D. I'm here in this castle waiting for you. But be aware, this is the hideout of a dangerous cult. Oh. So watch your step. A cult? Oh no. Oh yes. And now go, Plyskin. Go and find Rufus. I don't know about you, but I thought that guy was pretty annoying. Okay, screw this. Let's just play. Okay, test! Legacy of Plyskin. Gra pełna głupich żartów, niedociągnięć, kiepskich animacji postaci, kiepskiej jakości dźwięku i wszystkiego generalnie kiepskich rzeczy, ale cóż, zagramy to w tą grę mimo wszystko. Dlaczego? Ponieważ zawiera parę śmiesznych żartów. Okej. Okay. Po pierwsze... Przeczytaj mnie. Jak grać? Bla bla bla, TLDR. Co my tu mamy?
Dwoje zamkniętych drzwi. Nie przejdziemy przez nie. Oczywiście otwieramy wszystkie szapki. Ojejku, młotek. It's hammer time. A tu mapa. Okej, jesteśmy w pokoju Toma. Tam jest jadalnia, jest XS, pokój. Pomieszczenie czasu. Co ty? Spoko, graj sobie. Pomieszczenie kultu. Jakiś ogród, więzienie i wieża. Okej. Co my tu jeszcze mamy? Puste szafy, pusto, pusto. O! Mapa skarbu. Świetnie. Na razie nic ona nie robi, ale coś tam. To już pierwsza zagadka w grze. Oczywiście, że jest. Naszym jedynym przedmiotem. Ojej! Quick time eventy! Uwaga, uwaga, uwaga! Quick time eventy, uwaga, żeby nie zawalić ich. Mamy włócznie, co z nią możemy zrobić? Na pewno nie możemy z nią otworzyć tych dwóch zamków. Dobra, to jest strata czasu. O, tu jest klucz. Czego użyjemy? No nie wiem, no nie wiem, no. Ta gra jest dla mnie za trudna. I mamy klucz. Dobra. A, jeszcze jedna rzecz. Kamień. Bez kamienia nie przejdziemy dalej. Kamienie są bardzo ważne. O, nie, nie, jesteś, masz klucz. Ta. To wyglądało bardzo realistycznie. Co my tu mamy? Oj, grosik. Uśmiecha się. Fajny grosik. No i co tu jeszcze mamy? Oczywiście. Ależ nie, w ogóle nic się nie zdarzy. I to jest właśnie nic w tej grze. Przez szybę słyszysz? Spoko? Kiepska ta szyba. Waka Master. Biba. Rufus. Yeah, members. The sky has turned red and blood is flowing. Our time has come to rise. Oh, damn, I love it damn. When it gets all biblical. The demon has entered our world, and soon the prophecy will come true. Now go and watch out for this shapeshifter. He could be anywhere. So, Rufus is the cult leader. I should have guessed. But what demon was he talking about? I have to be careful. Demon. Zmieniacz postaci. Tak, musimy na niego uważać. Okej, okay, idziemy do Biby. Don't eat all the shit. I want to eat some too, you know? Yo nigga, it's my turn to eat. You're just what for strangers. Man, that totally sucks. I think it's time for me to use my awesome sneaking skills. A to oznacza więcej quick time eventów. Zły przycisk? Okej, okay, teraz daj, jedziesz i... I think I saw something. You better go check. Nice try. Now shut up and let me eat. Broń. Damn, it didn't work. Wykorzystuję murzyna. Okej. Smell. I hate cheese. No nie wiem, mógłbyś go zastrzelić, ale nie masz pistoletu, więc posłużymy się grosikiem. Oh my god, 50 cents! Hooray! Now I can finally afford this new console everybody keeps talking about. Nie wiem, o czym on mówił. Ale wynosimy się stąd. Okej, okay, właśnie przeszliśmy do drugiego rozdziału. Nie było zbyt długo. Ta gra nie jest zbyt długa zresztą. Tylko flashowa gierka. Okej, okay, okej. Okay. Co my tu mamy? Well and a lever. I get it. So I use the lever, the bucket comes up, and inside there'll be a sparkly new key item. Oh boy! Yeah.
old school. You gotta try a little bit harder to get past this main character. Okej, więcej quick time eventów. Ta gra mnie zaraz zabije ich trudnością. Szybciej, szybciej. Może nie tak, aż tak szybko. No cóż, mamy... wąchoźnik? Tak, mamy. O, czytaj mnie. TLDR. Jak ktoś chciał, to sobie przeczytał. Jak ktoś nie chciał, to nie chciał sobie przeczytać. Co my tu mamy? Amy? Amy. Okej, okay, Amy. To jakiś robot? Mamy też... Linę? No, i... Co to jest? Gnomen. Gnomotron. Nie wiem, co tu się dzieje. A, tu jest jeszcze mapa. Mamy już dwie części. Okej, okay, dobra, dobra. Co my tu jeszcze możemy zrobić? A, tak, coś tu jest. Tak, najlepiej z nim pogadać. O. Kolejny głupi żart. No dobra. Zróbmy to tak jak trzeba. Ta powinna podziałać. Bum. Ojej, spudłowałem. Ojej, spudłowałem. System celowania w tej grze jest taki trudny. No, tak lepiej. Mamy strzałę. Dobra, idziemy dalej. What the? How am I gonna get across? I think it's time to combine some items I found. Cough. Hint, hint. Cough. No, mógłbyś też spróbować, nie wiem, przeskoczyć to z rozbiegu czy coś. Nie, to jest gra przygodowa. Przynajmniej próbuję taką być. Okej. Okay. To będzie... Nie bardzo sensowne to, co za chwilę zrobimy. Połączymy kij z liną. Mamy łuk. Spoko, to jeszcze mniej więcej było. Teraz połączymy sobie strzałę z liną. Mamy strzałę z liną. Teraz połączymy sobie strzałę z liną, z łukiem, z liną. I... I ta to dużo sensu ma. Tak, jesteś najlepszy, Pliski. I definitywnie nie masz oczu z tyłu głowy. Hey, let go of me! Stop repressing my freedom! Co za dziwne buty. Well, well. If it isn't good old Piskin, eh? Rufus, we meet again. Indeed, but to my advantage. Okej, okay, pogadajmy sobie z nim. Co próbujesz zrobić, Rufusie? What are you trying to do, Rufus? Me? Well, I'm trying to get rid of a bloody fly. You've become very annoying, Pliskin. Following me through the time portal was a giant mistake. You've become quite inconvenient for me, Pliskin. You lured me. For what purpose? Why do you need me? Oh, come on. This game is only half through. Do you think I would spoil everything so early? So, can you tell me what your master plan is? Maybe during the end sequence. Oh. Where am I? This is my old castle. It has belonged to my family for generations. I inherited it after my parents died, and I have made it into a headquarters for me and my people. Twoich ludzi. Why a cult? Who and what exactly are you, Rufus? Cult? I prefer elegant religious community. And by the way, these people are very loyal and serve me well.
I don't remember. Have you already met my most trusted bodyguard? Itty bitty kitty committee. Most trusted bodyguard? Well, you'll meet him sooner or later. Okay. Okay, enough talk. Let's finish this. But I'm not finished yet with my evil guy talk. I'm not listening to you. I'm not listening to you. La 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 la. Not listening. La 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 la. Hey, pay attention. Będziemy dalej. Nie mili. A on też jest niemiły, chce nas zabić. To jest raczej niezbyt miłe. Very well then. Time to get rid of you. Że co? See the two pipes behind you? Ta. Yeah, sure, why? Oh, rat. Crap. I don't know if you realize it, but the room is now flooding with water. Oh, Captain Obvious. Tied up on a pole. It will be a slow and painful death. Well, got to go. Got some business to take care of. Bon voyage. Hey, come on! Can't we talk about this? Oh, zły charakter, co najmniej niemiły. Oh man, this looks bad. Okay. I've got to keep my cool. I know I can find a way out of here. W końcu to jest gra przygodowa. Zawsze jest jakieś wyjście. Okej, okay, możemy tutaj zginąć, jeżeli poczekamy dostatecznie długo, ale po prostu Pliskin powie, że to jest gra o nim, więc nie może zginąć, więc to by była strata czasu, więc. Maybe if I pull it up, the water will go back. My hands are tied up. I've got to use my feet. Więc od razu zróbmy to tak, jak trzeba. Okej, okay, jeszcze drugi. My hands... I did it! The water flow has stopped. Well, I'm great and all, but I'm still tied up here. Ta. Co za debil umieszcza korki w pomieszczeniu, w którym ma być ktoś utopiony. Ta gra i tak nie ma sensu, więc nie pytajcie się. Co my tu mamy? Hey, it's a mouse! And it has a key in its mouth. Kolejny kapitan oczywisty, dobra, dobra. Hey there, little mousey. Do you want to give me the key? Come on, you cute little Mickey. To nie jest Mickey. Well, screw you two! Okej. Okay. Wszyscy już pewnie hey, wiecie, co i tak mouse. Trzeba zrobić. Człowieku, jesteś związany. Jak możesz to rękę wyjąć? O. Masa kiepskich efektów dźwiękowych, ciąg dalszy. Dlatego więcej o tym już nie będziemy gadać. Tego nie było. O nie, z pewnością nie umieścił specjalnie tych korków, aby można było je usunąć i przeżyć to, a zresztą nieważne. Nie próbujmy znajdować sensu w tej grze. Tak, i jest przycisk, który otwiera drzwi do... dziura. Okej, skupmy się na chwilę w tej durnej grze i... Dobra, nieważne. To jest przyczyna, dla której nie zagram nigdy w pierwszą część. Nigdy jej nie nagram. What the? This looks terrible. Ugh, disgusting. Oh god. You know what? I'm really glad that Lugu guy's gotten better at the splash stuff. Otherwise, the game could have looked like this. Nie oznacza, że wygląda lepiej, ale... Oh. Hey, who are you? I'm the main character of this game. Who are you? What? I'm the main character of this game. And why are you wearing the same stuff I am? Okay, now that was spooky. To powinno też was odstraszyć od próbowania odpalenia pierwszej części tej gry. Tak, przy okazji mamy trzecią część mapy skarbów.
Okej, okay, idziemy dalej. O, Pokeball. Fajnie. This place creeps me out. Ta. Who is there? Who is there? Oh my god! Voices from the underworld! Ta. Hoi. Fajny akcent. Hoi. Hoi. Who in God's name are you? Why, I'm the hangman. Pan Michelet. Who are you? Hmm? You do not look dead to me. Why are you here? Why are you here? Nice of you to ask. Well, it started a long time ago, about 2003, and... Yeah, nice. Forget it. I'm not interested in your story. I just asked to be polite. Oh. Hey, can you help me out? You steal flesh and bones, right? So maybe you could do me a favor. A favor? And what's in for me? Well, I could help you get out of here. That sounds good. Okay, what do I do? I bet you already noticed that my home isn't the cleanest, right? Now that you mention it. I know. I wanted to clean up a long time ago, but well, I'm a bit tied up. I wanted to make my very own skeleton slave, but there are still some items I need. Could you collect them and bring them to me? I still need an arm, a head, a leg, and a heart. Alright, you can count on me. Thanks, and don't worry about me. I'm just hanging around here. Kolejne głupie żarty. Okej, okay, zbieramy części szkieleta. Tu jest jedna, tu jest druga, tu jest trzecia i tu jest czwarta. Potrzeba nam jeszcze tylko tego serduszka. Niestety bez niej nie wyjdziemy z tego pokoju. Ale ta gra nigdy nie przemy... Ta gra nigdy nie zamierza przemęczyć naszych szarych komórek. Więc co robimy? Wkładamy ją z powrotem. Podchodzimy do tego i... To z pewnością zadziała. Okej. Możemy ruszać dalej. Pan Wisielec z pewnością ucieszy się. Got something for me? Got something for me? Podoba mi się jego akcent. An arm, thank you very much. Got something for me? Ooh, this will come in handy. This will come in handy. Got something for me? Got something for me? A hat. Oh, look at this beautiful eye socket. Beautiful eye sockets. Got something for me? Ah, a leg. Finally. Finally. Got something for me? I na końcu. Oh, this will come in handy. This will come in handy. Got... Alright, let's get started. Alright, let's get started. Chyba tak będę mówił teraz, od tej pory. I mamy naszego szkieleciego niewolnika! Yes, yes, it lives! Nie do końca. Thank you very much, Piskin. Here's the promise key. And now slave, tidy up this mess. Okie-dokie, master. Okej. Work harder. Yes, master, yes. Dobra. Nieważne, idziemy dalej. Looks like a puzzle thingy, but there's a piece missing. Dokładnie to, co nam dał pan Wisielec. Not another riddle. No cóż, to nie jest trudne. W tej grze nic nie jest trudnego, ale... Voila. Idziemy dalej. Nie ma za dużo co gadać. Tak, tak, ciesz się, Pliskin, ciesz się. A teraz możesz się powieść. I'm back in the garden. O tak, jesteś. Mission possible. Co my tu mamy? O, mamy kluczyk. I wszyscy pousypiali chyba. Mamy też noże. A właśnie, co to za obrazek?
There will be a sequel. Tylko co to za postacie tam są? Nie wiem. Ale cóż, dobra, idziemy dalej. Więc dalej mam na myśli, cofamy się. Cofamy się tutaj. This tooth looks important, but I need something sharp to get it out. Co? Teraz już mamy. Brawo. Mamy ząb. Świetnie. Oh, come on, the door's locked. Can't you tell from the giant lock? Szczęście, my mamy drugi klucz w grze. Jej. A właśnie, zapomniałem czymś. A może nie? Za chwilę, o tym. Zrobimy. Tak. No, tym się zajmiemy za chwilę. Zobaczymy. O! I mamy całą mapę, która wskazuje coś w ogrodzie. I mamy połączyć dwa klucze, żeby zrobić super klucz i będzie coś w ogrodzie. Okej, zaraz się tym zajmiemy. Zostaw to. Okej, dobra, co my tu robimy? Oczywiście, że możesz. Zdecydowanie. Okej, co tu mamy może? Tips for da bla 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 telder. Tego nie otworzymy. Tak. Tam jest inna rzecz, o której może później wspomnę. Okej, ale najpierw wrócimy się do ogrodu. Tam... Here we go again. Znowu quick time eventy. Solidnie zamknięte. Weźmiemy sobie klucz. To powinno załatwić wisielca. Już nigdy stamtąd nie wyjdzie. Aha. A co my tam mamy? Zamknięte drzwi. Okej. Połączmy ten klucz z tym. I mamy super klucz. Zdecydowanie. A co w środku? BF Sword, czyli po polsku KW miecz. Albo Donner Sword. Nie wiem, co to znaczy. To skaczemy sobie. I wracamy do naszego głównego zadania, czyli musimy zdobyć przebranie. O, obraz Toma odpadł. Zaraz coś z tym zrobimy. Nie tam. Tutaj. Tak, to może weźmiemy sobie to. I combined two knives with a bear tooth and got scissors. Okay, totally unrealistic, but pretty damn cool. Dobra, kolejna rzecz, której nie musimy mówić. Teraz sobie połączymy to. Mamy twarz Toma, z którą możemy zrobić teraz to. Voila, like in kindergarten. No i to jest nasze przebranie. Tak. Dobra, użyjmy tego naszego przebrania. I am Plissken, master of disguise. Chyba raczej mistrz debilizmu, czy... Hey, shigety. Do twarzy mu w tej masce. Oh my god! Oh man! What an honor! You! Do you want to look at the holy artifact again, oh wise elder? Okay. Okay.
The artifact is right here. Feel free to look around. Okej, Pliskin, nie musisz robić jeszcze bardziej głupszy niż do tej pory. A, proszę nie dotykać mojego kryształu, Rufus. Ale ja go chcę. Ah, there it is. But I can't just take it. I have to get rid of the guards first, otherwise they'll recognize me. Jak zwykle rozwiązanie nie będzie zbyt trudne i będzie mało oczywiste i zresztą sami zobaczcie. Oh shit! There's no toilet paper! Fuck! What should I do? No! Oh, better stay inside. Jesus, what did that guy eat? Ser. Dobra, to była definicja humoru klozetowego. Co my robimy? Włączamy to? It's a fan. Tak. A teraz robimy to. I co to nam dało? W ten sposób włamaliśmy się do systemu wentylacji i zamieniliśmy świeże powietrze niezbyt świeżym powietrzem. Co następnie? Oh my god! What's that? It must be Dark Omen. Let's get out of here. Okej, dobra. Możemy pewnie wziąć już ten artefakt z pokoju. I bet this is a trap. We've all seen Indiana Jones, right? I have to replace the artifact with something that weighs exactly the same, otherwise I'll trigger an alarm. Or worse. Albo nic się nie stanie. Dobra. Chyba musimy się pożegnać z Amy. No, to było proste. No to idziemy dalej. I don't need this anymore. An elevator. Cool. Winda, fajnie. Chociaż w 2003 roku nie było aż tak dużo wind. I have a strange feeling that I'm being followed. Zdaje ci się, bliski, zdaje ci się. Windy nie wydają takich dźwięków. Windy nie zamykają się w ten sposób. Tak. Ładowanie poziomu, proszę czekać. Kolejny Matrix. So, Rufus did not lie. Your transformation skills are quite impressive. Huh? Oh, don't play stupid. I know what you're up to, shapeshifter. Shapeshifter? What are you talking about? You're me? What? No, not at all. Rufus told me everything about you. You're that demon from the other dimension, and I'm here to destroy you. Prepare yourself. Dude, I don't know what you're talking about. I'm not a demon or a shapeshifter. Silence! My blade thirsts for your blood. How the heck can I fight my past self? It looks like I don't have much of a choice here. Oh boy. Choose your weapon! Okay. Może moglibyśmy tutaj użyć naszego kawu miecza, ale to by kompletnie przeminęło walkę. A jest ona całkiem ciekawa, więc weźmiemy sobie coś gorszego. Tylko to są dwie jedyne nasze opcje. All right. Time for the first boss battle. In true old school Monkey Island style.
Ta. Now it's time for you to die. No cóż. Nie wiem, nie grałem w Monkey Island, więc nie wiem, na czym polega tam walki z bossem. Jeżeli zakładałem, że tak samo jak to, to po prostu musimy odbierać, dobierać odpowiednią odpowiedź. No, to rymu, niby. My beautiful blades thirst for your sweet, sweet blood. Your bizarre love for your swords is really, really odd. No i to tyle. Nie powinieneś tego mówić. Sprowokowałeś mistrza gry. Tak to się kończy. Ptak zawsze do usług. This means that somehow I'll get resurrected. Rufus, I bet he's the one behind all this. Of course, this must have been some kind of trap. Okay, Rufus, No more pushing me around. I'm gonna get some answers out of your freaking hide. Besides, this plot is getting way too complicated for a flash adventure game. Nie, nie jest skomplikowana, jest po prostu głupia. Ale cóż. I bet I could use this wire to slide under there. O, oczywiście wiadomo, której. Here we go again. Whoopee. A co? Hey, the door's open. What's going on here? All right, you two. Make sure everything is going as planned. Żeby się otworzyły. Yes, sir. Rufus! Rufus! Piskin. What a pleasant surprise. I must say you played quite well. What's going on here? Why did you force me to fight my past self? Właśnie. Poor child. You understand nothing. No to nie ma nic do rozumienia. I know is that some maniac lured me into the past to kill myself. What game are you playing, Rufus? What's your plan? Very well. Let's get started. Właśnie, to już jest koniec gry. Wyjaśnij nam wszystko. My plan, Piskin. It wasn't a coincidence that I chose you for this role. I've known you since you can remember. And you were one of the top fighters in this land. No. Thanks to the old man's time device, I managed to travel through time in order to kill you in the right place and time. To nie ma sensu. Then, I sent your body into the future to operate on your brain so that you forgot everything important about yourself. After that, I left you in some godforsaken mansion with only your name and our cult medallion hanging round your neck. Then, things got complicated. While you were in the mansion, I lured you to this time portal. I've masterminded every step you've made so far. The battle against your past self was pre-programmed. You killed yourself, and therefore changed time. I did not kill you. It was you. And now, I am sending the dead body into the future again, to erase your memory. But why this never-ending circle? Why the hell do you want me to keep killing my past self? Właśnie. A paradox. Huh? Time can't handle a paradox. It completely messes everything up, and opens new passages in life. That makes no sense at all. Właśnie. Of course this doesn't. To ta gra nie ma sensu. This is the second part of a trilogy. Don't you know what a trilogy is? In the first part, all important characters get introduced. In the second part, a lot of questions get asked, and then in the grand finale, everything will be revealed. Give me even one second part would actually make sense. Now Gość ma rację. Future awaits me.
believe it. He escaped through the time portal again. Rufus, I'm coming for you. Not so fast, Pliskin. Oh, man. What are you doing? Pojawia się znikąd. I've had it with you. You've ruined everything. Huh? The plan was to kill Rufus, not your past self. You have the slightest idea what you've actually done. Przeszedłem grę? You created a paradox, you meddling fool! Ooh, o to chodzi. I don't wanna argue with you, old man. I've got to follow Rufus. No, you're not going anywhere. Ooh. I said, don't underestimate my powers! Hachi-machi! Who would have thought? The nice and ta gra jest coraz bardziej fascynująca. I'm not sure if I'm being sarcastic. Time for fisticuffs! Splendid! Alright, this is the ultimate showdown in Final Fantasy style! Oh yes! I've always wanted to be in a Final Fantasy game. Oh yeah! Okej, walczymy z bossem. On wali w nas. Tu mamy kropeki. I co, możemy go zaatakować? Ze kiepskim pomysłem możemy też użyć przedmiotów, jak na przykład Pokeball. No sorry, nie mamy ultra boli. No cóż, możemy spróbować jeszcze innych opcji, jak na przykład... Au! Rzucić w niego... nożyczkami? To powinno zadziałać. Better run! Co jeszcze możemy rzucić go włócznią? Halo? Coś mi się kolejka straciła? Nie wiem. Dobra, teraz go zaatakujemy z pięści. To nie jest zbyt skuteczne. O. Z niewyjaśnialnych przyczyn aktywował się artefakt i... Dobra, nieważne, leczmy się. Z niewyjaśnialnych przyczyn aktywował się artefakt i teraz możemy używać czarów. Tak. Okej, są dwa czary. Jeden pyro, który zadaje 200 punktów obrażeń. Na pewno za tymi 200 punktami obrażeń stoi jakaś wysoka logika. Wiecie, jego odporność, rezysty, nasza inteligencja. Teraz te proste liczby, okrągłe, są tylko dziełem przypadku. Okej, to był drugi czar. No i co jeszcze? Moglibyśmy się tak teraz z nim bić, lecząc się, atakując go, ale to by trochę potrwało. A przecież mamy nasz zarąbisty kawumiecz. Tam, 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 tam. I'm the greatest. Okej. Magic skills. I still don't know what Rufus' plan is, and if my role in this dirty little plan continue. But I do know one thing. He will fail. The next time I meet him, I'll kill him. Z pewnością. W końcu masz kawumiecz. And I will go on my own way again. Rufus, I hope you got some bodyguards, because I'm coming for you. Zabiłeś jego jedynego strażnika. Ta część powstała w 2003 roku. Potem przez wiele lat się nic nie działo. Ale niestety gość stworzył trzecią część. W nią jeszcze nie grałem. Nie twierdzę, żeby była jakoś warta.
zagrania. Ale może ją nagram niedługo. Zobaczymy. Tak. Posłuchajmy zepsutych scen. Wow, ktoś stworzył muzykę na użytek tej gry. Świetnie. I'm moving. All right, so we start from here. And we age him just a tiny, tiny bit. Or a lot. Ah, czyli ta granat nie była robiona przez Anglika, Amerykanina, skoro ktoś tłumaczył to angielski. Nie wiem, zresztą. You can call me Tom. Okay, that's it. Zdecydowanie wystarczy. Okej. Okay. Mamy lockpicker. Z tym przedmiotem możemy otworzyć dowolne drzwi w dowolnym momencie. Okej, okay, to był Legacy of Plyskin. Trylogia, część druga. Gra głupia i nieciekawa, ale właśnie ją nagrałem, a wy ją pewnie właśnie obejrzeliście. Dziękuję wam za uwagę i na razie.